Hello my friends, z tej strony Matasolec, a ja witam was w FIFA 16, kariera zawodnika oczywiście i to ostatni mecz. Ostatni mecz z racji tego, że już koniec sezonu, wygraliśmy sezon, jak widzicie tutaj, król strzelców, tak, ewidentnie król strzelców, 32 bramki, nie w żadnej FIFA tyle mi się nie udało zdobyć na zawodowcu, jeszcze w takim klubie, tak, grywałem w Borussii, grywałem w różnych klubach w Bayernie i nigdy mi się nie udawało zdobywać tyle bramek, także no widzicie, 32 do Millera, no i tam ogólnie bramkarz nas został najlepszym bramkarzem, najmniej wpuściliśmy w całej lidze, pierdu, 10 punktów nad Bayernem, chyba 83 do 73 było, no coś takiego, musiałem silnie przełknąć, no ale co, no został mi puchar tylko do wygrania. I miejmy nadzieję, że się uda. Oczywiście puchar z Bayernem jakby inaczej, w ostatnim meczu eliminowałem Borussia, ale mówię, nie będę nagrywał, bo po co, jak już Borussia nieraz została. No i to najpiękniejszy stadion chyba w Bundeslidze, który najbardziej mi się tak podoba. Na pewno bezchmurne niebo, chcemy, żeby było dość ładnie. No i co, lecimy. Finał Pucharu Niemiec każdego roku przyciąga uwagę wielu kibiców. Tę arcyciekawą konfrontację komentować dla państwa będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. No i Balczeszak oczywiście. Jest dziadek Robben. Wiek 33 lata pomocy. To będzie jeden chyba z najwspanialszych meczów ogólnie w mojej karierze. Grać puchar w tak młodym wieku, zdobyć króla strzelców i wyprowadzić drużynę do zwycięstwa, no to co cały plan jaki założyliśmy wszystko wypaliło, tak? Jeszcze teraz puchar Niemiec, zobaczymy czy to i to się uda, ale mam nadzieję, że się uda, kurde już taki wiecie. Tak, pięknie. Ja pierdolę, co ja zrobiłem? Nie chciałem coś powiedzieć do was, tak ogólnie się zamyśliłem. A ja myślałem, że tu uda mi się przejąć, ale baba. Kurde, wyjdzie ta piłka. Niestety. Co, miał być ogólnie dzisiaj odcinek, tak? Miał być FS, ale tak miałem 7 FS-ów chyba pod rząd i mówię, nie, jakaś FIFA by się przydała, a też tak na szybkiego, bo zaraz lecę się uczyć, ogólnie jak oglądacie, to już jestem po egzaminie zawodowym. Może i ja tak dzisiaj jak nagrywam, jest tam już 19 chyba, jeszcze nie zacząłem się uczyć, bo z Brączkiem żeśmy nagrywali u niego typową polską wieść, tak wiecie, no przydałoby się chociaż troszeczkę pouczyć, także FIFA jeszcze musiałem tam przygotować, ze 4-5 meczów rozegrać zanim, bo nie chciał mi w ultimate nic połączyć. O Jezu. O Boże. Powiem tylko tyle. Fart. Fart w nic, wypierdol tą piłkę jak najdalej. Ale ona się tam odbiła po moim obrońcy i dlatego tak powędrowała na słupek, bo nasz bramka jest naprawdę dobry. Nie to, żebym narzekał na niego czy coś, ale jest super. Ogólnie nie miał dużo sytuacji, tak? Ale jeśli jakieś się takie trafiały, to... Kurde, tam Dante naprawdę gra? Myślałem, że on już tam skończył karierę, bo on słaby jest ogólnie. Kurde, wchodzą we mnie jak chcą. Lewandowski tu ładnie rozgrywa. No i Ribery. No tutaj te skrzydła są do wymiany. Ooo, co nas objechał. No nie wierzę. Ale ogólnie no tamto podanie nie powinno w ogóle przejść przez naszych dwóch obrońców. Ej no. Nie chciałem tak zaczynać tego meczu. Madafaka. On się odbił ode mnie. Dobra. Ja też chcę dać przykład swoim kolegom. Ale to chyba dzisiaj nie wyjdzie. Bruno. Dobre dośrodkowanie. Brawo. Dobre dośrodkowanie zewnętrzną częścią stopy. Ale co z tego, Bayern już wygrywa. Jak nigdy, tak? Powiem wam, że ostatnio na koniec sezonu, fakt, że moi już pomęczeni na pewno całym sezonem. No tak nasz każdy jechał praktycznie. Z Wolfsburgiem 1-1. Tutaj z Borussią Mönchengladbach, no nie miałem nic do powiedzenia, tak? Tam 6-0 średnio, no nic praktycznie nie mogłem zrobić w tym meczu. Bramkę mi wsadzili na początku, a później to już tak grali jak z nut. No, ale widzę, że to samo się teraz zapowiada. Ogólnie teraz będzie trudno, a jeżeli komputer strzela ci gola, to mówię, że nie jest łatwo. Nawet i na zawodowcu. Ale ogólnie zaraz ogarniemy. Powinna pójść jakaś ładna konterka. I powinno być wszystko ok. Ogólnie cieszę się. Oj.
No i kurna, jak on mnie tak wziął? Szarp go teraz. Ale nie wiem, coś mojemu w ogóle w złody się włączy. Specjalnie, no. Specjalnie tak sobie stanąłem, bo chciałem go jakoś przedryblować. Nie wiem co jest właśnie. Nie no, mam niby na padzie włączonego analoga. No i kurde. O Boże, co przecięło. Myślałem, że samobój będzie, nie? Że w ostatniej chwili. Ale by chuj miał... No nie. Chyba bym zabił go, zabiłbym go jak nic. No 2-0 to już by było ciężko jeszcze w pucharze. Teraz może coś wyjdzie z tego. Będzie szansa na bramkę. Ale Neuer. No nie, nie, tu zobaczcie jaka jest obrona. Oni grają na czterech obrońców i Vidal jest strasznie cofnięty. No Lamp już w ogóle co tu teraz wraca i robi. On będzie miał zawsze co. Ja tam dobrze wróżę. Ribery, co te dziadki dzisiaj się tak... Boże! No mam nadzieję, że dla mnie. Bo przecież tam wjechał mi. Dobra, ogólnie to byśmy mogli puścić tam na skrzydło mojego. O to mi chodziło. O to mi chodziło, jak wyjdzie Neuer, jak się wywali. Kurna, nie tak miało to być. No i nie rozumiem tego, czemu wyczekuję, aż on pójdzie do tej bramki. Tak powinno chyba mi zależeć właśnie na tym. Wyszedł. Nie. Ale porozmawiajmy sobie może o złotej piłce. Powiem wam, że jestem szczęśliwy. Ale nie wiem czemu. Z tego wszystkiego wolałbym chyba Neymara, dlatego że no podczas gdy Messiego nie było, zasłużył. Zasłużył na tą złotą piłkę jak nic. Na to w ogóle to już Lewandowski dla mnie powinien zdobyć. No ale cieszę się, że chociaż Polak był czwarty, tak? No to już takie duże jest wyróżnienie, że tak powiem. No Benatia. Nie, ciężko będzie. Zobaczcie jak oni są ustawieni teraz. No i teraz będą sobie tak klepać i to jest kurwiające najbardziej z komputerem. O, najgorsze jeszcze jest to, że nie mogę teraz nic zrobić, bo nie jestem trenerem, nie mogę dać ofensywy, wysokiego pressingu, gdzie wtedy byśmy od razu podeszli i zabralibyśmy im tą piłkę. A tak to będę głupi latał jak pojebany, że tak powiem. Nie, zaraz go sfauluję, bo nerwicy dostanę. No kurwa, jesteś tak zjebany. No, ale nic się nie da, zaraz go wyzywam. Ogólnie muszę kupić nowego... O! Muszę kupić nowego kompa. Jest karny. Nie wierzę. Kolejny odcinek. Nie ma kolejnego karnego. Jak? Dlaczego? No to jest kwas. No przecież wjechał mi ewidentnie. No ja zwolniłem. Bo tak to bym oddał jakiś strzał. Wyjeb tą piłkę, bo po prostu. I wracając do złotej piłki, no to tak jakoś Neymar, no bo... Dobrze ludzie mówią, że no jeśli nie masz na nazwisko Ronaldo albo Messi, nigdy złotej piłki nie dostaniesz. Mimo, że moim zdaniem nie zasłużył ani jeden, ani drugi tak bardzo na tą złotą piłkę. No ale... Tak już w futbolu bywa. Zobaczmy jak to się rozwinie. Brawo, ładny ten zwód. Dograł w pole karne. No tutaj... To był? Bacz tu... Nie, to nie bacz tu był. Morales, tego to nie znam. Szkoda, że nie. Ej, mogę to bardziej dopracować. Dobra. Ja myślałem, że już tam jest ostatni obrońca, nie? Bruno. Dlaczego te piłki są tak głębokie? Rzut karny! O, proszę bardzo, a co tu się wydarzyło? Widziałem tylko frującego Neuera. Masz rację, powinien to zrobić. Aha. Ogólnie to tak wam powiem, że nie wiem, czy to miało być z buta na ryj? Z buta wjeżdżam? Dobrze się Neuer nie rzucił, nie? Już się bałem. Bałem się, bo już wiedziałem, że ten karny nie będzie idealny. Ani pod poprzeczkę, ani za bardzo w bok. Po jeden powalczymy jeszcze. Jeszcze bardzo tak powalczy. 54 minuta. Oby mnie tylko za wcześnie nie zdjął. Niech wie, że to jest ostatni mecz w tym sezonie. Dobra, tutaj trzeba coś teraz... No odebrał piłkę i się cofnął. No co on zrobił, no? Ogólnie to teraz tak, ja to muszę zebrać na nowego kompa. Chcę kupić teraz tak, kompa już 3000, chcę Blue Yeti dokupić, chcę dokupić myszkę i klawiaturę. Także około 4 kawki muszę szykować na najbliższy czas, bo
bo już komputer mi nie wydołał. Stranded Deep tak mnie wciągnął, że kupiłem pełną wersję. O Boże, co tam się stało? Kupiłem pełną wersję, ale jest tak wszystko udoskonalone, że na Love mi ledwo idzie, powiem, nie ukrywajmy, tak? Pancerzak, co doszedł do główki jeszcze. Ale nie zaskoczymy takim czymś Neuera. I brawa dla Bayernu. Który to odebrał mi? Jeszcze bym tam wyrżnął orła. Szykuje się zmiana. Oby nie ja. Benatia. Robert Lewandowski. Bo teraz powiem wam, że druga połowa należy do mnie jak na razie. To co było w pierwszej dla Bayernu, to teraz nadrabiamy. Miller. Bayern mało kiedy przy piłce. Jeśli tak, to jest na swojej połowie głównie. Się wydaje, że im bardziej powinno zależeć na wyniku niż mi. O Jezu. Oliveri. Bo wiem, że już karnych udało mi się kilka razy wygrać, tak? Ale nie, tu jeszcze jest sporo czasu, tak? To jest jeszcze 25 minut gry około. Robin. Jezu, Robin. No ta piłka do niego sama leci. Zresztą już to emerytura. Gacie ogólnie od Bayernu ma odejść. O Boże, jak on się przecisnął. Jest szansa, broni, ale piłka w grze. Boże, dzięki ci. Dzięki ci wielkie. Naprawdę, teraz pokazałeś klasę, że jednak, mimo że nie miałeś kiedy bronić, to teraz ci się udało. No i jedziemy. No, będzie gol? Nie, tym strzałem. Ale on mnie tam musiał dotknąć, nie wierzę. Nie wierzę, Barcelona. Nie dotknął mnie, po prostu tak słaby strzał lewą nogą. Costa wchodzi, no killer, nie wierzę. Nie. Ten to już w ogóle, nie? O jest. Lamowi to się dzisiaj nie wiem, co się kurwa załączyło. O Jezu, co lewy uderzy. Ale tak powiem wam, że za nim mówiłem, nie? O, ta piłka tak przeszła niedaleko obok poprzeczki. Czemu ja nie zbieram tych górnych piłek, nie? Jestem wyższy. Kurwa, mam główki najlepsze. O jest. Dobrze, oni teraz przestrzelają. Nie wiem, już mi się język plącze, wam tak powiem. O Jezu. Misclick, I'm sorry. Nadal bez rozstrzygnięcia w tym meczu. Końcówka nader ciekawa. I... Nie, to nie mogło dojść, no Neuer zawsze brawo, takiego brawo, czegoś brawo. Wyjdzie. Dobra, 80 minuta. Ej, no bo ja nie mam zamiaru tu dogrywki grać, tak? Jezu. O Boże! Nie no, tam wiesz, nie śmiał się, bo to czwarty raz. O ja, Martin wszedł. Nie, tylko nie to. No także, kochani, to by było na tyle, nie no, żartuję. Może się uda. O, Navita, nasza, Nara. Może chłopak się pokaże. Wznowili grę szybko z autu. Bruno. Przywilej korzyści, no i czeka. Tam był spalony. Ten co zrobił, no i Neunir. Ty, rzut wolny. Uderzymy? Nie. Kręcimy do Martinsa i z kozłem to uderzył, że tak bym rzekł, jak w niczym w piłce ręczny. Dobra, jest jazda, panowie, jazda. Aha. I zobaczcie, co się dzieje, co Bayern teraz... To chyba ostatnia akcja w tym meczu. Co on podał? Interwencja i decyzja sędziego, czekamy. Czyżby jeszcze faul tutaj? Tak, faul jest faul. Ale to by była akcja jeszcze, nie? Co nas powalczył? Jebany Dante. Mogą stąd stworzyć zagrożenie. Dośrodkował? Ale świetnie zajebał. No, gdyby sekundę później już do tej piłki. Fuck! Czemu Neuer do tego nie wyszedł? Tylko mi chęciny narobił. No i to jest koniec pierwszej połowy. Co ja dojebałem teraz? Koniec pierwszej połowy. No i szybka dogryweczka. No niestety nie mną, to nie lubię tak grać. Może zobaczmy się w karnych.
Ja musiałem to włączyć. On się odpalił. On się odpalił. Ja nie wierzę. Jaki on jest czarny. Ale ładnie po słupeczku weszło. Już tak bałem się uderzać i ściągłem tą gałkę. Tak mówię, Bog, nie, Bog, uderz. Ale ładnie pociągnął. Kurde, nie wierzyłem w niego. Ale będzie teraz jazda, nie? Tu trzeba się trzymać wszystkiego. Nie, moi wszyscy, nawet bramka, cofaj się. Do tyłu. Jezu, zobacz co się dzieje. Ale myślę, że mają sposób na to, by jest zakończyć fał. Tę akcję. Dobra, tutaj długa piła poszła, zanim on tutaj ogarnie. Dobra, jednak ogarnął troszkę szybciej. Mała sensacja, minuta. Jacek, jak to woli, wielka niespodzianka. Wielka, oj tam sensacja, mi sensacja. Wygrałem całą ligę. To będzie coś nieprawdopodobnego. Dośrodkował. O Jezu! Dzięki. Ale wrzucałem już tą piłkę, nie? Dobra, jest nasza. No i dalek. Wygraliśmy. Wygraliśmy sezon, wygraliśmy puchar. Ciesz się. Popłaś się. Brawo chłopaki. Brawo chłopaki. Ja wam kochani dziękuję serdecznie za uwagę, za ten cały sezon. Naprawdę, FIFA sprawdziła się na tym kanale. Wypiszcie, piszcie, czy mam przechodzić do jakiegoś innego klubu, czy mam zostać, jak zagrać z nimi Ligę Mistrzów, bo teraz Liga Mistrzów w końcu, tak? Piszcie pomysły na tą serię. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!